tamta przegrana na pewno nas tak trochę ukuła i chciałyśmy zrobić wszystko, żeby w tym drugim meczu zaprezentować się o wiele lepiej. Bardzo się przygotowywałyśmy do tego spotkania pod względem taktycznym i myślę, że jak widać po wyniku bardzo dobrze odrobiłyśmy te lekcje, więc tym bardziej cieszymy się z tej wygranej. No Beniaminek, ale też oglądałyśmy ten pierwszy mecz dziewczyn w Łodzi i pokazały, że potrafią walczyć i też nie weszły do ligi po to, żeby przegrywać mecze, więc też dziewczyny walczą i chcą się pokazać, więc my wiedziałyśmy, że przyjeżdżamy tutaj na ciężką walkę i cieszymy się, że ją wygrałyśmy. Kto by nie chciał zapomnieć o tym meczu? Kto był na tej sali, czy to kibic, czy człowiek z zarządu, czy my same, włącznie z kadrą, chcieliśmy o tym zapomnieć. Wyciągnęliśmy wnioski. No i takie było założenie, pokazać prawdziwą twarz tego zespołu. Co dzisiaj się udało i 3 punkty jadą do Łodzi. Myślę, że przede wszystkim jeszcze cały czas pracujemy nad swoją własną grą, nad koncentracją, która momentami ucieka. I właśnie ten trzeci set pokazał, że jeszcze gdzieś tam troszeczkę ona ucieka. Nie zmienia to faktu, że zespół jest silny i psychicznie, i fizycznie. I mamy zamiar takie momenty przetrwać i zwyciężyć dalej. Może nie spodziewałyśmy się aż takiego zderzenia. Nastawiałyśmy się na ciężki mecz. Trochę z naszej strony to myślenie wyszło, bo no nie postawiłyśmy się, dlatego ten mecz wyglądał tak, jak wyglądał. To pokazuje, że liga jest niespodzianką, w sumie, że wszystko może się stać. Dlatego każde spotkanie jest ważne, nieważne z kim się gra i myślę, że może jest to trochę niespodzianką, że jesteśmy tak wysoko w tabeli, ale myślę, że stać nas na wiele więcej. Zasłużenie drużyna UKS-u wygrała dzisiaj, dominowała nad nami od samego początku do końca. Nas troszkę zżarły nerwy na początku, nie weszliśmy w ten mecz, zupełnie nie graliśmy w siatkówkę. No trzeba wyciągnąć wnioski, trzeba trenować tak, żeby się już więcej tak nie czuć. To już było pochodną tego, że dziewczyny z UKS-u wygrały z nami gładko 2 sety. U nich chyba się też wkradło lekkie rozluźnienie, bo my cały mecz graliśmy bardzo nerwowo i nie na swoim poziomie zupełnie.